Siema, chcieliśmy wam dzisiaj pokazać odmienioną serię kołowrotków Daiwa TDR Margin Feather. Jest to modelowo kołowrotek na rok 2024. Dzisiaj mamy go w dwóch rozmiarach, dlatego w dwóch, ponieważ dwie wielkości są takie same, różnica jest tylko i wyłącznie w podwójnej korbce. Zaczniemy od zasadniczych różnic co do poprzednika, mianowicie kołowrotek jest w technologii iDrive Design. Mamy odmieniony zupełnie kabong, który jest pusty w środku. Mamy odmieniony rotor, który jest całkowicie inny od poprzedniego. Jest kołowrotek lepiej wyważony, jest lepsze czucie, przede wszystkim podczas łowienia, i dodatkowo mamy odmienioną szpulę, która jest lżejsza. Porównując ten model w tym rozmiarze 2508 do poprzednika, wagowo wychodzi on jeszcze 15 gramów lżej. Jedną jest z takich głównych, zasadniczych różnic, jest to łożysko w rolce prowadzącej. Poprzednie modele były na rolce Twistbuster 2, tu już mamy roleczkę Twistbuster 3, także to jest też bardzo fajna zmiana, przede wszystkim dla tych, którzy chcą używać pecionek, że nic się nie dzieje z pecionkami, nie skręcają się, nie są za bardzo ściśnięte i tak dalej, więc śmielutko możemy używać sobie tak samo plecionek na tych kołowrotkach. Także tak wyglądają te kołowroteczki. Trzy rozmiary, podwójna rączka, dwa pozostałe na rączce pojedyncze. A więc myślę, że zasadnicze różnice powiedzieliśmy. Kołowrotki są już dostępne u nas na sklepie, także zachęcamy do kupna. Jona.